Hi, hello. Witajcie moi drodzy w kolejnym naszym spotkaniu dotyczącym porównań z przymiotnikiem oczywiście. Przyjrzyjmy się jeszcze raz, jak tworzymy takie porównania. Możemy używać przymiotnika w stopniu równym z konstrukcją as. Można również użyć przymiotnika w stopniu wyższym, wtedy należy pamiętać o słówku than. Oczywiście nasza ostatnia możliwość, czyli przymiotnik w stopniu najwyższym. Wtedy pamiętajcie, by przed przymiotnikiem postawić słowo the. OK. Are you ready? So, let's begin. My ruler is as long as yours. Your computer isn't as fast as mine. Tutaj mieliśmy stopień równy przymiotnika i mam nadzieję, że nie zapomnieliście o czasowniku to be. Well, the next. November and December are colder than October. W tym zdaniu należało wpisać stopień wyższy przymiotnika i pamiętać o słowie than. Dwa następne zdania będą podobne. My school bag isn't heavier than Laura's bag. These armchairs are more comfortable than those ones. Zwróćcie uwagę na słowo comfortable. To jest przymiotnik, który jest wielosylabowy. W związku z tym stopniowaliśmy go przez more i wtedy pamiętajcie, żeby nie wpisywać żadnych końcówek. And the next sentence. It is the worst part of the film. W tym przypadku mieliśmy stopień najwyższy przymiotnika, ale ten przymiotnik na dodatek jest przymiotnikiem nieregularnym w stopniowaniu. Popatrzcie na trzy formy tego przymiotnika, na trzy jego stopnie. Bad, czyli zły, worse, czyli gorszy, i the worst, czyli najgorszy. Sentence number seven. His sister is the prettiest girl in our class. W tym zdaniu mieliśmy przymiotnik pretty. Jest to przymiotnik kończący się na Y. Jeśli mamy taki przymiotnik i należy dodać do niego końcówkę, wtedy Y należy wymienić na I i dopiero potem dodać końcówkę. Zdanie czwarte było zdaniem bardzo podobnym, ponieważ mieliśmy tam przymiotnik heavy, też kończący się na Y i oczywiście mam nadzieję, pamiętaliście, żeby wymienić Y, zanim dopisaliście końcówkę. Well, and the last sentence. That book is the most interesting of all. Okay, I hope you did everything well. So, see you soon. Bye-bye.